Pogadajmy o grach dzisiaj i zaczniemy sobie, plan jest taki, żeby trochę Państwu poopowiadać rzeczy, które miały miejsce na Gamescomie, ale chyba najważniejszym punktem tego programu będzie Concord z fatalnym startem, ze startem tak fatalnym, że nawet przez chwilę, jak ta gra wystartowała, myślałem, że nawet nikt się z tego nabijał nie będzie. Że to jest taka sytuacja wyjątkowa, że z reguły, kiedy gry nie do końca lubiane mają porażkę, to dużo się mówi o tej porażce, no bo żeby się trochę ponabijać. A przez jakiś czas po premierze Concorda nikt nic nie mówił. W ogóle jakby ludzie zapomnieli o tej grze. Ale potem to wróciło. Obejrzałem sobie trochę publicystyki na różnych zachodnich kanałach, które lubię oglądać. I no, pojawiły się komentarze na ten temat i wnioski, i analizy, i to jest rzecz, po którą ja lubię sięgać. Bo sytuacja Concorda jest unikalna, powiedziałbym. Jeżeli nawet rozważamy gry w kategoriach porażek, to nawet pośród tych gier Concord się wyróżnia. Z kilku powodów, ale zanim Państwu przedstawię mój punkt widzenia, to parę faktów. To jest pierwszoosobowa strzelanka, gdybyście Państwo nie wiedzieli, multiplayer typu Hero Shooter, opracowana przez Firewalk Studios. To jest bardzo nowe studio, które praktycznie tuż po założeniu zostało kupione przez Sony, ponieważ Sony uznali, że to jest świetny pomysł na inwestycje. Błędnie zresztą, ale to jest jeden z takich szeregu działań Sony, inwestycji w gry usługi. I jedna usługa całkiem niedawno, czyli Helldivers 2, sprawdziła się bardzo, bardzo dobrze, dopóki Sony nie spieprzyło tego wszystkiego dziwnymi manewrami związanymi z kątem Sony, koniecznym, żeby grać na peceta, ale ostatecznie samo Helldivers 2 w pewnym momencie się wyczerpał content, więc niezależnie od tego, co Sony tam robiło, no ta gra nie mogła na takim wysokim poziomie funkcjonować zbyt długo, ale starczyła, przez jakiś czas ludzie się bawili dobrze. I to był dobry produkt, to jest taka usługa, bo są różne gry usługi, są takie, w które ludzie grają przez lata, takie, w które grają przez 5 minut i potem nie mają ochoty na to patrzeć i takie, które są pośrednie, że trochę się gra w nie dłużej niż single player, ale nie gra się w nie na zawsze. I Helldivers 2 takie jest, ale nadal jest miejsce do rozwoju, ta gra może jeszcze pofunkcjonować przez jakiś czas. Teraz trochę gracze odpoczywają od tego. Tak czy inaczej, wracając do Concorda. Jest to gra, która zadebiutowała 23 sierpnia na Steamie, Epic Games oraz PlayStation 5. Cena gry to 169 zł, więc to nie jest takie doświadczenie cenowe AAA, jak od Ubisoftu za tam 350 zł, tylko tak odrobinę trochę mniej, taki powiedziałbym AA bardziej. Gra była w fazie rozwoju przez 8 lat. Przez 8 lat to robili. A od momentu wydania ma problemy z przyciągnięciem graczy. W ciągu pierwszych kilku godzin od premiery produkcja przyciągnęła zaledwie 697 graczy. Wydaje mi się, że to osiągnęło ostatecznie poziom 800 graczy na Steamie. 800 ileś osób. No i ta liczba raczej już się nie podniesie. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Może gdyby ta gra przeszła do darmowego trybu, no to może trochę więcej osób by w to zagrało. Co ciekawe, sytuacja na PlayStation, bo tam, jako że mamy do czynienia z kilkoma platformami, nie zawsze możemy sprawdzić wszystkie, nie sprawdzimy ile osób gra na Epiku, ale można spokojnie założyć, że na Epiku gra mniej osób niż na Steamie, natomiast na PlayStation jest to problematyczne, bo tam tych danych wyciągnąć nie można, podejrzewam, że tam jest graczy najwięcej, ale i w tym zakresie można jakieś wnioski wyciągnąć i zaraz je Państwu przedstawię. Otwarta beta miała odrobinę więcej graczy, bo tam osiągnęła poziom prawie 2400 graczy. Natomiast co do PlayStation, co prawda nie mamy wyników, natomiast wiemy, że na PlayStation pojawiła się, to jest chyba jakaś nowość, ja nie widziałem tego wcześniej, gracze mogą oceniać grę i na PlayStation Concord zebrał 2,83 punkta na 5. To nie jest sukces. I to także sugeruje, że raczej nie zaangażuje to graczy. Jest 8000 ocen, więc być może 8 tysięcy osób w to pograło, a wątpię, wiecie jak to bywa. Jak gra się spotyka z nie do końca dobrym przyjęciem, to część osób manifestuje swój pogląd, po prostu oceniając grę negatywnie, niezależnie od tego, czy w nią grali, czy nie. Już nie jestem do końca pewny, jak na PlayStation Store to działa, ale wydaje mi się, że możemy mieć z czymś takim do czynienia, więc podejrzewam, że nawet mniej graczy niż te 7 tysięcy się bawiło w to. Tym bardziej, że za grę trzeba zapłacić. I to jest ciekawa sytuacja, bo gra nie jest tragiczna. Ona jest taka nawet niezła w kategorii strzelania. Jest dużo pozytywnych opinii na temat tego, jak ten gameplay został zrealizowany. Natomiast ostatecznie on nie jest na tyle interesujący, nie jest tak dobry jak w Marvel Rivals, nie jest w żadnym razie tak dobry jak w Overwatchu. Więc jeżeli chodzi o gameplay, to nie jest coś, do czego można się przyczepić. To nie jest jakby największy problem, to jak ta gra wygląda. Natomiast to, co jest chyba największym problemem, to to,
że gra absolutnie nikogo nie zainteresowała. To, co jest istotne w hero shooterach, to pewna fantazja, jaka towarzyszy nam, kiedy sięgamy po tę grę. I Overwatch fantastycznie, i Blizzard fantastycznie te fantazje zbudował w graczach. Te wszystkie postacie miały jakiś sens, to uniwersum miało sens, było się tam do czego zahaczyć. Można się było identyfikować z jakimiś postaciami. W przypadku Concorda nie ma absolutnie żadnej, ani się nie można z tą całą drużyną zidentyfikować, która była zaprezentowana w trailerze, ani z jakimiś konkretnymi postaciami. One nie są wyraziste, nie są ciekawe. Są takie płaskie, wyblakłe, z bardzo takim, właśnie chyba ze zwróceniem uwagi na to, żeby one nie były jakieś ekstremalne. Bo ekstremalne może wzbudzać niebezpieczne uczucia, może w ogóle wzbudzać uczucia. Tak, to się powszechnie się nazywa, że to są postacie generyczne. Czyli one nie mają żadnych, nie mają jakichś takich specyficznych cech charakteru, przy których można się zaczepić. Bo ciekawa postać to ma i wady, i zalety. A te postacie są właśnie takie pośrodku, żeby tylko nikogo nie urazić. I ta taka tendencja i towarzyszy tej grze od początku do końca. Także jeżeli chodzi o przedstawienie płci tych postaci, bo one są rozpisane właśnie, jakby wyraźnie widać, że tam się odhacza pewne okienka w ankietach specyficznych dzisiaj. I nawet gdyby gra była od początku do końca dobra, to i tak by wzbudzało to jakieś negatywne uczucia. Ludzie nie lubią, jak się światopogląd wrzuca do gier. Mimo tego, że coś się nam wbija do głów od jakiegoś czasu, że ten światopogląd jest ważny, no to jednak ludzie są uczuleni bardzo mocno. I dzieła, które są postrzegane przez pryzmat światopoglądu, dzisiaj dodatkowo nie wzbudzają zainteresowania. Więc tam kilka rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, gra jest przeciętna i trzeba za nią zapłacić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest podejrzenie o jakieś ideologie i światopoglądy, które nie są mile widziane. No i trzecia rzecz, no nikogo to nie interesuje, bo rynek jest strasznie nasycony. To jest zaskakujące, tych hero shooterów nie ma aż tak dużo, ale jednak jest to rynek nasycony. Overwatch zjadł zainteresowanie bardzo mocno i do dzisiaj, mimo ogromnych problemów, Overwatch 2 w porównaniu do tej gry wypada znacznie, znacznie lepiej. Więc Concord jest od początku do końca był skazany na porażkę, natomiast to, jak bardzo wszyscy szli zaparte w przypadku tej gry, 8 lat pracy nad tą grą, 8 lat temu wyszedł Overwatch, więc należy przyjąć takie założenie, że ktoś zobaczył, hej, fajny jest ten Overwatch, zróbmy coś swojego. Tylko nikt nie wpadł na to, że trzeba by to zrobić lepiej. Nie zrobili tego lepiej. I przez te 8 lat nikt nie wpadł na to, że okej, Overwatch już nie wzbudza takiego zainteresowania, może to nie ma sensu, może zmieńmy to, może to jest... Zainwestowali tam chyba 100, nie wiem ile tam, grubo powyżej 100 milionów kosztowało realizacja tego projektu. A teraz jeszcze ostatnio była spora kontrowersja, bo jeden z deweloperów, albo osoba, która przedstawia się jako jeden z deweloperów, opowiadała, że jest dumna z tej gry, że jest dumna z teamu, który tę grę robił i że ludzie, którzy się negatywnie wypowiadają na ten temat, to nie mają pojęcia i są, no, bardzo nieładnymi wyrazami określił tych ludzi. Nawet ktoś przyszedł, napisał taką krytykę, która była konstruktywna i też zebrał ochrzan od tego dewelopera albo od tego, kto się przedstawia jako deweloper i to wzbudziło kolejne kontrowersje. No niestety tak to jest, że no pewnie, że można być dumnym z 8 lat ciężkiej pracy, ale ten efekt chyba też jest jakimś takim czynnikiem, który może właściwie powinien się przyczyniać do tego, czy jesteśmy... No jeżeli gra byłaby dobra, to ludzie by w nią grali. No nie grają, znaczy, że nie jest dobra, no to z czego tu być dumnym? No trzeba wierzyć, że to nie zmarnowało się przez 8 lat czasu, no ale nie przez pryzmat efektów tej gry. Można powiedzieć, przez te 8 lat bardzo dużo żeśmy się nauczyli i co prawda ta gra, nikt w nią nie chce grać, nikt się nią nie interesuje, ale tych doświadczeń nikt nam nie odbierze, już następnym razem zrobimy coś lepszego. No to miałoby sens, że to jest taka edukacja, za którą Sony zapłaciło powyżej 100 milionów. Więc uznałbym, że okej, no to jest dobry punkt widzenia, ale narzekanie, że z graczami coś jest nie tak, bo im się to nie podoba, nikogo to nie zainteresowało. No. Ja nie sądziłem, że to będzie aż taka wtopa, że to są wyniki gorsze niż Gollum, to są gorsze wyniki niż Suicide Squad. To jest szokujące. I nawet, że przez jakiś czas ludzie nie zwracali uwagi na to, jak bardzo jest to szokujące, to też było szokujące. Bo to, co opowiedziałem na początku, że z reguły youtuberzy wykorzystują tego typu grę, żeby się trochę ponabijać, żeby powbijać szpilek deweloperom. Natomiast nawet to nie wzbudziło jakiejś sensacji. No potem ludzie zaczęli o tym opowiadać, ale już nie tak jakoś przez taki pryzmat, właśnie przez pryzmat taki, że takiej refleksji bardziej. No, że tak to się kończy, jak się robi grę bezmyślnie i się idzie w zaparte, w coś, co w ogóle żadnego sensu nie ma. I coś, z czego powinni się już dawno, dawno temu wycofać, a się nie wycofali. No i takie są moje wnioski, właściwie wnioski. To są takie wnioski, które trochę przekazuję Państwu z perspektywy masy innych twórców, z których zdaniem się zgadzam.
Proszę Państwa, sięgnijmy po ten plan dzisiejszy. Chciałem opowiedzieć trochę o Gamescomie, tak bardzo pokrótce, bo to są rzeczy, które już Państwo mieli okazję sprawdzić. Ja o tym rozmawiałem z Borysem, natomiast kilka słów na temat tego, co mi osobiście się podobało i co być może jest warte uwagi. Lista rzeczy jest następująca. Dying Light, The Beast, Marvel Rivals, Monster Hunter Wilds, Cywilizacja 6, Call of Duty Black Ops, Secret Level, to akurat seria telewizyjna, Mafia, rzecz jasna, Indiana Jones, Borderlands 4, Path of Exile 2 oraz Survival Machine. Survival Machine mogą Państwo nie do końca kojarzyć, ale to jest gra, która jest wspierana przez Jaroka. W sensie takim jesteśmy, ja źle mówię, to ja jestem, nie jestem częścią Jaroka, jestem powiedzmy gdzieś tam bardzo, bardzo obok, ale Jarok jest współwłaścicielem tego projektu i finansowali go do pewnego stopnia, więc to jest gra Jaroków, mogę tak powiedzieć. Jarok nie jest wydawcą, kto inny jest podpisany tam, ale Jarok ma bardzo, bardzo duży udział w stworzeniu tej gry, więc zachęcam Państwa bardzo gorąco, by sobie to dodać chociażby do obserwowanych na Steamie. Nie ma to żadnego wpływu na mnie, ale to jest fajny pomysł, fajnie, że ludzie z Jaroka popierają game dev w takim stopniu i że no być może to osiągną jakiś sukces przy tym, może to się spotka z zainteresowaniem, bo to jest gra survivalowa, gdzie z jednej strony coś budujemy, z drugiej strony walczymy w nocy z falami zombiaków, więc jeżeli kogokolwiek interesuje ten gatunek, to dodajcie to do ulubionych, może nawet ze względu na sympatię wobec mnie, bo ja mam jakąś sympatię do Jaroka, rzecz jasna, więc może połączymy te dwie rzeczy i Państwo gdzieś to tam dodadzą, może zerknijcie na to przyjaźnie. To się nazywa Survival Machine. W opisie na YouTube będziecie Państwo mogli rzucić na to okiem. Survival Machine. Ale teraz, by sięgnąć po rzeczy z takiej górnej półki, powiedzmy. Dying Light The Beast. To jest nowa, samodzielna gra w uniwersum Dying Light od Techlandu. Rzecz jasna, to jest rzecz, która być może nas interesuje, chociażby z pewnego takiego patriotycznego obowiązku. Ja mam takie poczucie, że jestem zmęczony grami o zombie, ale za każdym razem jak Techland informuje, że robi coś nowego, to mnie to jakoś ekscytuje. To ja kibicuję im i bardzo mi się podoba ten pomysł, bo to jest takie połączenie technologii Dying Light 2 z rozwiązaniami i z myśleniem fabularnym znanym z Dying Light 1. I to jest dobre połączenie, bo mechanizmy były dobre w drugiej części gry, natomiast fabuła była średnia. Kontynuacja przygody bohatera z jedynki, to trochę... Jest tam trochę problemów fabularnych, żeby tę kontynuację zrobić, ale można ją zrobić i to do nas trafi. Rozmawialiśmy o tym z Borysem, to jest jego uwaga, ja myślę, że mogę ją spokojnie Państwu przedstawić tutaj jeszcze raz. To jest bardzo, bardzo dobrze, że to jest gra, która funkcjonuje samodzielnie, ponieważ dwójka sprzedała się gorzej od jedynki, więc gdyby to była gra, która jest tylko i wyłącznie dodatkiem, to gracze czuliby, to byłaby mniejsza baza odbiorcza, siłą rzeczy, bo ktoś musiałby sobie kupić tę dwójkę, żeby kupić tę grę, najwyraźniej w Techlandzie ktoś to rozsądnie przeanalizował i uznali, ok, zróbmy to jako osobną przygodę, nawet jeżeli będzie to krótsze, to jest większa szansa, że to się sprzeda, niż gdyby to był tylko i wyłącznie dodatek do dwójki. Więc moim zdaniem to jest dobry pomysł i jestem ciekaw, jak potoczą się przygody tego starego bohatera, którego polubiłem w jedynce. On Crane się nazywał? Nie pamiętam dokładnie, ale ludzie trochę za nim tęsknili w przypadku drugiej części. Więc z każdego punktu widzenia uważam, że jest to zacny pomysł. Mam nadzieję, że uda się go dobrze zrealizować. Proszę Państwa, wspomniany dzisiaj Marvel Rivals, to jest, coraz bardziej jestem pozytywnie nastawiony do tej gry, chociaż też mam takie poczucie przesycenia rynku hero shooterów, bo ja bardzo, bardzo dużo grałem w Overwatcha i trochę jestem zmęczony z tym gatunkiem, trochę jestem zmęczony tym, co Blizzard robił z tą grą, trochę jestem zmęczony community i pewną toksycznością, ale w grach kompetytywnych to się zdarza i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale sięgnę sobie po Marvela, bo ja lubię Marvela, lubię te postacie superbohaterskie i to, w jaki sposób one są przedstawiane na trailerach, jest czymś, co mi pasuje. Świetnie jest to zrealizowane. Przypomina mi trochę Marvel Snap. Marvel Snap gra, w którą gram do tej pory. Wydaje mi się, że trochę nowych mikrotransakcji tam się pojawiło, nie do końca właściwych, ale nadal można grać bez dopłacania jakichś dużych pieniędzy. Jeżeli mam opowiedzieć o swoich doświadczeniach w Marvel Snap, jeżeli to jest jakakolwiek pochodna tego, co może się wydarzyć tutaj, to Marvel Snap ja co miesiąc kupuję przepustkę sezonową i robię sobie tę przepustkę sezonową i uważam, że mój współudział, albo przykładam rękę do jakiegoś tam przyszłego sukcesu tej gry i mam nadzieję, że oni nie pójdą w jakieś ostre mikrotransakcje pay to win. Można mieć takie podejrzenia, ale ja nie uprawiam tego pay to win i uważam, że bawię się nieźle. Więc jeżeli ktoś jest w stanie znieść tą przepustkę sezonową, coś jak formę abonamentu, no to może się w tym dobrze pobawić i nawet bez tego pewnie można się dobrze bawić. Więc mam nadzieję, że Rivals nie pójdzie w stronę jakichś kłopotliwych mikrotransakcji,
Chociaż no to jest zawsze ten super bohaterski gatunek, jeżeli chodzi o gry tego typu, no to kuszą deweloperów niewątpliwie i model sprzedawania gry znany z mobilek to jest coś, co, na czym można zarobić najwięcej, więc zawsze jest takie ryzyko i trzeba uważać, żeby się nie wciągnąć w ten świat, bo potem nie zauważysz nagle, kiedy w portfelu zacznie ci ubywać pieniędzy. Ale cały styl, sposób prowadzenia walki, gameplay, przedstawianie bohaterów, którzy pojawiają się w grze, jest bardzo fajny, pasuje do mojej takiej superbohaterskiej fantazji, więc kibicuję, trzymam kciuki, żeby ta gra jak najdłużej trzymała poziom i nie sięgała po transakcje pay to win. Proszę Państwa, zapowiada się to nie najgorzej, radzę śledzić. Debiut 6 grudnia 2024 roku, więc na Mikołajki, tak? Monster Hunter Wilds. To jest tak, że ja nie jestem uczestnikiem tego uniwersum, ale z jakiegoś powodu jestem trochę fanem tego, w jaką stronę ta gra poszła. Wiem, że dużo osób się nią interesuje, że community jest zacne i że ludzie chwalą tę produkcję, tę poprzednią, Monster Hunter Worlds. Zwłaszcza z perspektywy czasu to wygląda bardzo, bardzo dobrze. I ja chciałem się od jakiegoś czasu już w tego Monster Hunter Worlds zaangażować, ale wtedy zapowiedziano już Wilds i uznałem, a nie będę się w Worlda angażował, skoro Wilds wyjdą, więc mam nadzieję, że sięgnę po tę grę. O, premiera jest planowana na 2025 rok i to jest zdecydowanie gra do ogrania na mojej liście i jestem trochę podekscytowany tym. W ogóle mam wrażenie, że gry azjatyckie zaczynają dominować, właściwie powiedziałbym tak, że są w drodze tak, żeby dominować na rynku europejskim i z jednej strony no to świadczy o tym, że no, to są przede wszystkim produkcje popularne, one dobrze rozumieją graczy, znacznie lepiej niż zachodni deweloperzy zdają się ostatnio rozumieć graczy. No i no, europejscy, ja zawsze miałem taką obawę, bałem się tych gier azjatyckich, bo one mają specyficzne podejście do grindu, czyli do takiego, do powtarzalnych działalności, mają specyficzne podejście do mikrotransakcji, ale ostatnie sukcesy, jak chociażby Black Myth Wukong, no świadczą o tym, że ten rynek azjatycki być może gracza rozumie lepiej niż ten rynek zachodni dzisiaj. Zobaczymy. Ten napływ tych gier, bardzo udanych gier, zdaje się, stał się faktem dzisiaj i zobaczymy, w którą stronę to się potoczy. Mam nadzieję, że w stronę tych dobrych rozwiązań, a nie do końca tych, które postrzegam jako negatywnie. Więc tak czy inaczej Monster Hunter Wilds warto czekać. Zresztą swoją drogą, Monster Hunter World jest bardzo popularny na zachodzie i nie bez powodu i nie ma chyba tam złych praktyk. Wydaje mi się, że nie ma. Gdyby były, to bym wiedział i pewnie mówił o tym. Proszę Państwa, Cywilizacja 7, myślę, że mogłaby Państwa zainteresować. Jeżeli ktoś jest w ogóle fanem Cywilizacji, to niewątpliwie go zainteresuje. To nie trzeba jakoś tutaj być wybitnie bystrym, żeby wpaść na ten pomysł. Natomiast to, co 7 wyróżnia, to kilka dosyć interesujących zmian, bo wszystkie te gry, właściwie od początku, od 1 do 6, szły mniej więcej w tę samą stronę. Pojawiały się tam nowe mechaniki, ale one jakby diametralnie nie zmieniały tej gry. Można było grać w Cywilizację 1, potem przesiąść się do 6 i nawet się odnaleźć. W 7 jest kilka interesujących zmian, jak chociażby możliwość zmiany samej cywilizacji, że od początku do końca nie jest tak, że wybieramy jedną cywilizację i ją rozwijamy, tylko możemy ją zmienić. Więc można zacząć jako cywilizacja polska, chociaż pewnie takiej nie będzie na premierę, i zmienić ją w cywilizację niemiecką, jeżeli ktoś ma taką ochotę. To trochę memiczne, dlatego o tym wspominam, ale jest tam kilka innych dodatkowych rzeczy. To, co jest właściwie dla mnie znaczące i pośród różnych materiałów, jakie oglądałem na temat tej gry, to zainteresowała mnie bardzo jedna ciekawa wypowiedź deweloperów. Otóż oni sprawdzili sobie statystyki Cywilizacji 6 i wiedzieli, że dużo osób gra w Cywilizację 6, ale niewiele osób jest chętnych, by doprowadzić kampanię od początku do końca. Czyli ludzie sięgali po tę grę, grali przez jakiś etap początkowy, bawili się świetnie, ale nie chciało im się kończyć tego, nie chciało im się zamykać tej historii, więc deweloperzy uznali, że na tym etapie takim endgame'owym trochę Cywilizacja traci na tym, traci ten klimat i to, co wciąga graczy bardzo mocno, więc uznali, że 7 zmodyfikują właśnie pod tym względem, że zrobią coś, żeby ta przyjemność zbudowania cywilizacji nie kończyła się na jakimś etapie, tylko żeby trwała do samego końca. Więc taka filozofia towarzyszy projektowaniu tej gry i moim zdaniem to jest bardzo dobra filozofia i jeżeli przyjrzę się swoim doświadczeniom z cywilizacji, to wygląda to dokładnie tak. Ja bardzo lubię budować te cywilizacje, ale potem z czasem robi się to coraz bardziej skomplikowane i pewnie trudniejsze się
rzeczy, ale też mniej wciągające, mniej interesujące. Ten start dużo bardziej mnie ciekawił. Okazuje się, że nie jestem jedynym, który tak tego doświadcza, więc ta zmiana może być dla mnie czymś fajnym. Ja na pewno sięgnę po siódemkę, będę w nią grał, tak jak zresztą grałem w piątkę, grałem w szóstkę i tam całą masę innych cywilizacji, bo lubiłem się w to bawić, lubiłem przy tym spędzać godziny, spędzać nocki. Proszę Państwa, Call of Duty Black Ops. Jeżeli chodzi o tę produkcję, no to ja osobiście na pewno sięgnę po kampanię. To jest gra, która trafi do Game Passa po raz pierwszy, od początku do końca. Jeżeli ktoś płaci abonament, będzie mógł w to pograć. Szpiegowski thriller akcji. Interesuje mnie, jak będzie opowiadana fabuła, bo deweloperzy, którzy robią tę grę, potrafią tam naprawdę fajne rzeczy zaimplementować. Oczywiście trudno to powiedzieć o poprzedniej odsłonie, która zawierała kampanię bardzo krótką i zrobioną właściwie tak na szybko, żeby tylko wydać. Nie wiem, jaki tam był pomysł, ale to był jeszcze taki Activision Blizzard bez Microsoftu, więc zakładam, że towarzyszyła temu filozofia, że mamy to, co mamy, wypuszczamy i spieniężamy i zapominamy o sprawie. Ale teraz ta kampania została zbudowana od początku do końca, wygląda bardzo ładnie, oferuje to właściwie w takim dłuższym trailerze, który został pokazany na Gamescomie, oferuje dosyć zróżnicowane podejście, nie jest to tylko i wyłącznie strzelanie, ale faktycznie są tam jakieś szpiegowskie rzeczy i można ufać deweloperom w tym zakresie, bo oni w tej przedostatniej odsłonie pokazali gameplay w różnych wersjach. Nie tylko było strzelanie, ale trochę było takich taktycznych misji, trochę właśnie szpiegowskich, więc to jest interesujący kierunek. Oczywiście multiplayer pozostaje multiplayerem, tam się strzelamy i to jest kompetytywne od początku do końca i tutaj się raczej nic nie zmieni, natomiast w tej warstwie kampanii jest to fajna rzecz. Zwłaszcza, że to jest w Game Passie, więc można sobie, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany multiplayerem, to i tak może sobie tę kampanię pograć i myślę, że to będzie jedna z lepszych gier, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Pewnie naiwna, pewnie taka właśnie a la Michael Bay, filmy Michaela Baya, ale co, nie lubimy tego? Pewnie, że to lubimy. Planowana premiera jest na 25 października. W ogóle premiery września i października zapowiadają się nieźle. W najbliższym czasie będę robił premiery września i tam też jest ciekawie. A październik to już w ogóle. No dobrze, końcówka roku zawsze jest interesująca dla nas, prawda? Proszę Państwa, Secret Level to jest seria telewizyjna, która będzie zrealizowana na Prime Video i tam jest kilka ciekawych rzeczy, które się przydarzą, bo to jest taka antologia różnych historii z różnych gier i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Amazon, to oni ostatnio mają sukcesy, no bo zrobili Fallouta i Fallout był świetną serią i wiele osób jest zgodnych w tym zakresie, więc można powiedzieć, że jeżeli chodzi o implementację gamingowych historii w ramach serii telewizyjnych czy filmowych, to Amazon czuje, że to jest dobra rzecz, że można na tym, bo to jeżeli mówimy o korporacjach, to należałoby pasję odłożyć zupełnie na bok. Tam pasja nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to, co sprzyja nam i co sprzyja tym wielkim korporacjom, to, że jeżeli zrobią dobrą, ciekawą, zajmującą historię, to my wykupimy tam abonamenty. Więc my wydamy pieniądze, ale dostaniemy za to coś ciekawego i korporacja na tym zarobi. Więc ostatecznie wszystko się sprowadza do tego, że robienie dobrych dzieł jest opłacalne. Na tym polega ten sam interes, który mamy my i korporacje. My chcemy oglądać dobre rzeczy, oni chcą zarabiać dobre pieniądze. Jedno z drugim szczęśliwie się łączy. Nie każdy o tym wie, jak się okazuje. Jak na przykład się popatrzy na dzieła gamingowe Netflixa, to widać, że tam są pewne wpadki. Ale może i to ulegnie poprawie. Tak czy inaczej, ta antologia będzie składała się z 15 odcinków. Każdy z tych odcinków będzie pokazywał inną grę. Niektóre gry są interesujące, inne zaskakujące. By Państwu przytoczyć, Armored Core, Concord, Crossfire to jest dziwna historia, Dungeons and Dragons, Exodus. Exodus to jest, proszę Państwa, taka gra, która jest tworzona przez byłych twórców Mass Effecta i bardzo, bardzo sobie dużo obiecuję po tej grze. Ja zrobiłem taki materiał kiedyś na YouTubie o tym produkcie, ale Państwo się nie zainteresowali, więc być może ta seria telewizyjna jakoś zwróci Państwa uwagę w tę stronę. Polecam zapamiętać ten tytuł Exodus, bo może się okazać to zacna przygoda. Może nie, zobaczymy. Dalej, Honor of Kings, Mega Man, New World to Eternium, czyli w zasadzie to jest taka seria, która będzie oparta na tym nowym dodatku. W zasadzie trudno to nazwać dodatkiem. To, co New World robi, to nie dodatek, oni robią w zasadzie tę grę od początku i dodają trochę feature'ów i wrzucają to na konsolę. Fani tego świata nie są zachwyceni tą całą sytuacją. Ludzie, którzy nie znają tej gry, może im się to spodobać, ten pomysł. Co mamy dalej? Pac-Man. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, realizacja Pac-Mana w postaci serii telewizyjnej.
Różne gry od PlayStation Studios, w tym God of War, to dobra informacja, Sifu, Spelunki, The Outer Worlds, och, The Outer Worlds, nawet nie wiedziałem. Ja uwielbiam The Outer Worlds, to jest jedna z moich ulubionych gier i wiem, że to jest taka pasja, którą nie każdy podziela. Właściwie powiedziałbym, że niewiele osób podziela moją pasję do tej gry. Unreal Torment i Warhammer 40 000. Więc jest tu kilka takich rzeczy. Ja obejrzę całą antologię na pewno, ale jest tu przynajmniej kilka takich rzeczy, które są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo obiecujące. Proszę Państwa. Idźmy dalej. Mafia, The Old Country. No zobaczymy, co z tego będzie. Mafia 3 nie do końca była udana, chociaż ma swoje zalety niewątpliwie. Założenia Mafii 3 były świetne. Realizacja nie do końca dobra. To był taki... Mafia 3 padła ofiarą robienia otwartych światów, które są nużące i mają wiele, wiele powtarzalnych rzeczy. Nie wiem, czy tam zabrakło czasu, czy zabrakło pomysłu, czy chęci zbudowania gry właśnie na takich podobnych zasadach. Zasadach, które zostały wprowadzone w Far Cry 3. W Far Cry 3 one były zjadliwe, bo były po raz pierwszy, ale potem z czasem to już się zaczęło robić takie nużące i powtarzalne. To takie było trochę... Mafia 3 to było takie trochę Ubi game. Zgodzicie się z tą opinią? Może tak, może nie. Tak czy inaczej, Mafia pierwsza, dzieło absolutnie kultowe. Mafia 2 na początku nie do końca dobrze przyjęta, ale z czasem myślę, że możemy uznać, że jednak była to też kultowa opowieść i też bardzo, bardzo dobra gra. Mafia 3 nie do końca dobrze przyjęta. Mam nadzieję, że Old Country, czyli powrót do źródeł, a w zasadzie powrót na Sycylię, właściwie nawet nie powrót. Bo wszystkie te historie mafii zaczynały się w Sycylii, natomiast działy się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mamy Sycylię w sensie dosłownym. Więc zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane. Trzeba też pamiętać, że jeżeli wracamy do źródeł, to te początki mafii na Sycylii to jest, powiedziałbym, II wojna światowa przede wszystkim. I być może przed II wojną światową. Ja opowiadałem te historie podczas mafii, grania w mafię. Być może już teraz nie pamiętam ich tak dokładnie, ale to były takie organizacje, które powstały, by trochę walczyć z okupacją. By walczyć z systemem, więc to były takie szlachetne intencje temu towarzyszyły, ale jak się walczy z systemem, to tak jak Harvey opowiadał Batmanowi, że albo zginiesz jako bohater, albo zostaniesz złoczyńcą. Więc historia mafii to jest dokładnie taka kwintesencja tego, albo to zdanie jest taką kwintesencją tego, co z mafią się wydarzyło. I zastanawiam się, czy tę historię, którą będziemy mieli okazję zobaczyć, to właśnie narodziny mafii z takimi dobrymi intencjami, z takimi rodzinnymi korzeniami, czy to będzie odejście od tych rodzinnych tradycji i sięganie po taką surową, zwykłą, brutalną przestępczość. Potencjał jest. No i ten świat też, te lata II wojny światowej też są specyficzne, bo tam ani technologii jakiejś wielkiej nie ma, więc pewnie zbudowanie takiego świata też będzie łatwiejsze. Zobaczymy, co tam zrobią. Jest to obiecujące, nie? Nie straciliśmy chyba zaufania do mafii na skutek tej trójki, raczej pamiętamy o jedynce i o dwójce. Ale trzeba uważać, bo nigdy nie wiadomo, co tam się przytrafi. Indiana Jones and Great Circle. O Indianie Jonesie opowiadałem wiele, wiele razy, to ja bardzo czekam na tę grę. Mam zaufanie do Machine Games, mimo ich porażki z takim spin-offem Wolfensteina z dwoma siostrami. To był straszny spin-off i to był taki spin-off, który przede wszystkim miał chyba odhaczać jakieś rubryki po raz kolejny, światopoglądowe. Chyba nie chcieli nawet robić tej gry. Natomiast Wolfensteiny, jakie robili z Blaskowiczem, super, super to są gry. Ja bardzo, bardzo Państwu polecam. Chyba były dwie. Colossus, już nie pamiętam podtytułów tych gier, ale Wolfenstein nowy, świetny. Wydaje mi się, że wiadomo, trochę się zestarzał, bo to już są gry, które mają parę lat, ale warto w nie pograć. Świetne są, jeżeli chodzi o strzelanie i świetne są, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Naprawdę świetne są cutscenki, fajne pomysły. The New Colossus i New Order. Dziękuję za przypomnienie. Więc mam nadzieję, że Indiana Jones, że im się uda ta gra i że ona będzie klimatyczna, będzie dobrze związana z filmami, ale także będzie dobrze wykorzystywać ich umiejętności, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Tam na pewno dojdzie do jakiegoś rozdźwięku, bo jak sobie przypomnimy filmy Indiana Jonesa, no to wiadomo, że jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, to tej walki nie ma tak dużo, a w grach oczekujemy jej znacznie więcej, więc niezwykle trudno będzie deweloperom zbalansować to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w grach i to, co robił Indiana Jones zazwyczaj w trakcie swoich przygód. Ale to jest, myślę, że to jest taki punkt widzenia trochę jak Uncharted, że w Uncharted jest to poszukiwanie skarbów, poszukiwanie przygód, a jednak się morduje przeciwników w setkach. No i chyba jesteśmy w stanie zawiesić zdrowy rozsądek, tą fantazję wykorzystać, by uwierzyć, okej, to jest potrzebne, potrzebujemy sobie trochę postrzelać, czy to z pistoletu, czy to z bata, i że graczom nie będzie przeszkadzało to oderwanie
od tego uniwersum Indiana Jonesa filmowego, ale może przeszkadzać. Może być tak, że sporo graczy uzna, że ej, no Indiana Jones wcale tyle nie strzelał, no i będą mieli rację. No. Uncharted ma o tyle łatwiejszą sytuację, że to było uniwersum, które od początku do końca było stworzone w ramach gamingowych zasad, więc było łatwiej. Zresztą, nie oszukujmy się, i Tomb Raider, i Uncharted to są gry, które opowiadają historię Indiana Jonesa, a tylko bez Indiana Jonesa. To jest ta fantazja, bo nie można było najwyraźniej zrobić gry o Indianie Jonesie, lepiej było stworzyć własną postać. No i te postacie żyją swoim własnym życiem i Nathan Drake i Lara Croft to są świetne postacie, no ale ich pierwowzorem, ich prototypem był Indiana Jones, więc no mam nadzieję, że sięganie, że wracamy do źródeł i że uda się to zrobić dobrze. Ale nie jest to prosta sprawa, żeby wszystko było jasne. Ja wierzę w chęć deweloperów do zrobienia dobrej gry, natomiast czy im się uda tę chęć zrealizować, ach, proszę Państwa, to już jest trudna sprawa. Borderlands 4. O, jak ja jestem, jak ja lubię te gry, jak ja bardzo, bardzo lubię. Oczywiście z powodów jasnych uwielbiałem pierwszą część Borderlands. Dwójka jakoś mi tak nie podpasowała bardzo mocno, dlatego że opowiem Państwu tak, że jedynkę to my żeśmy z Rojem ogrywali jako kooperacja i to była świetna gra do kooperacji, bo nie opowiadała za bardzo historii. Można się było skupić tylko i wyłącznie na naszych gadkach, to była taka kumpelska zabawa. W Borderlands. Natomiast próbowaliśmy tak samo zagrać w dwójkę, ale dwójka już była znacznie bogatsza fabularnie i ciężko nam było nasze osobiste historie przenieść do tej gry, bo one zakłócały to, co się działo fabularnie i tak byliśmy obaj trochę zagubieni w tym. Więc od dwójki, w dwójce żeśmy się nie odnaleźli i do trójki już zabrałem się samodzielnie. Potraktowałem to jako rozgrywkę single player i sobie posłuchałem historii. Jakkolwiek ona byłaby naiwna, zabawna i cringe'owa, no to jednak doskonale się bawiłem. W trójkę się świetnie bawiłem jako pojedynczy gracz i potem w Tiny Tina Wonderlands też się świetnie bawiłem, niezależnie od tego, jak bardzo żenujące jest tam, są tam żenujące scenariusze i dowcipy i żarty, to lubiłem Tiny Tinę. Podobało mi się to, w jaki sposób buduje się tam postać. To jest taki looter shooter w czystej, pierwotnej postaci. Więc trójeczka była świetna i w czwórkę też będę grał i liczę na tę grę, niezależnie od totalnej porażki, jaką jest film. Film jest katastrofą kompletną. Wydaje mi się, że jedną z największych, jeżeli chodzi o ostatnie dokonania gamingowe w kinie, zwłaszcza, że ostatnio jest coraz lepiej. A Borderlands jest tak fatalny, jest gorszy niż kiedykolwiek wcześniej. Więc no mam sympatię do tej marki, niezależnie od tego filmu, który tam się kompletnie nie udał. Randy Pitchfork, który jest szefem tego studia, mówi o tym, że to jest największy projekt, jaki udało się zrealizować do tej pory w historii studia. I bardzo dobrze, i mam nadzieję, ale Randy Pitchford to jest taki fantasta trochę i czasami opowiada dziwne rzeczy. On trochę reprezentował film na Twitterze, nie wiedzieć czemu, strasznie się kłócił z fanami, że film jest jednak dobry. To było totalnie żenujące. Bardziej żenujące niż niektóre opowieści Tiny Tina w grze. Więc to dziwny jest chłop, nie? Nie wiem, czy można mu ufać. On jest dziwak, ale może dziwacy robią dobre gry. No na razie w grach dowożą, więc bardzo czekam na Borderlands 4 i wydaje mi się, że więcej pogadałem na ten temat niż trailer miał do zaprezentowania, bo to był taki teaser tylko i wyłącznie. Więc myślę, że Szymon montując tutaj musiał wykorzystać Borderlands 3 bardziej. Na temat czwórki no niewiele można powiedzieć poza teaserem. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się nowe rzeczy. Proszę Państwa, Path of Exile 2. To jest, ja strasznie czekam na tę grę, bo ona ma szansę stać się arcydziełem, jeżeli chodzi o action RPG. Dużo nowoczesnych rozwiązań. Samą grę Państwo doskonale pewnie znają, pewnie lepiej niż ja. Path of Exile pierwsze jest bardzo popularne, wiele osób do tej gry wraca, ja też po nią sięgam z reguły przy każdym dużym content update'cie, no ale na dwójkę czekam. Myślę, że to są takie, że to będzie dużo bardziej współczesna gra i ona ma szansę pozamiatać na tym rynku. Pozamiatać to takie nieładne słowo, ale poprzestawiać pionki i liczę bardzo mocno na tę produkcję. Mam nadzieję, że ona będzie lepsza niż wszystko, co konkurencja ma do zaoferowania. Mimo tego, że cały czas gram w Diablo 4, gram w pierwszą część Path of Exile, gram w Last Epoch, no to liczę na to, że każda kolejna gra będzie lepsza od wszystkich poprzednich. I przyznam, że jeżeli chodzi o dwójkę Path of Exile, to jest też tak, że tam czasami toksyczność wychodzi z graczy, że zamiast się cieszyć tym, że może wyjść dobra gra, to raczej patrzą na to właśnie przez pryzmat tego zamiatania na rynku, że trzeba dopieprzyć tym ludziom z Blizzarda, trzeba dopieprzyć Diablo, pokażcie, kurde. Liczą na to, że Path of Exile zniszczy konkurencję.
To nie jest właściwy mindset, moim zdaniem. Chcemy, żeby gra była jak najlepsza i ja trzymam za to kciuki. Jeżeli ceną za najlepszą grę będzie to, że cała konkurencja zostanie pozamiatana, to spoko, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Ale to nie o to chodzi, żeby dołować tych, którzy lubią co innego, nie? Chodzi o to, żeby dobrze się samemu bawić i mam nadzieję, że Path of Exile to dowiezie. No i to by było na tyle, proszę Państwa, dzisiaj. To takie dłuższe spotkanie z gamingiem było, ale to pewnie dlatego, że rozgadałem się przy Concordzie, więc było dzisiaj trochę o Concordzie, trochę o Gamescomie. O Gamescomie sobie jeszcze pogadamy w przyszłości, ale na dzisiaj ten temat zamykam. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, tak na YouTubie, jak i na streamie. Do zobaczenia. Pa, pa.